pokażę. Tak, to suszarka i nagrzewamy. Tutaj właśnie już literkę B sobie usunąłem. Teraz ciepłe powietrze. O, na przykład na literce i spróbujemy. Sobie podgrzewamy fajnie. To oklejenie ma około 2 lata. Albo może nawet ponad. I by się wydawało, że może by ciężko schodziło, bo to długi okres. Ale w praktyce zobaczymy. Tak też, żeby lakieru nie uszkodzić, nie za długo. Zresztą to nie jest opalarka, tylko suszarka, to bezpiecznie. No i spróbujemy teraz. Łapiemy i tak to schodzi. Tak pomału, żeby też z lakierem nie zerwać, chociaż naprawdę leciutko schodzi po takim nagrzaniu suszarką. Ale żeby nie było, to Wam jeszcze pokażę, jak wygląda po usunięciu tych śladów z naklejek. Użyłem taki preparat WD-40, zamiennik. Co prawda, no ale to samo praktycznie. Pokażę Wam go zaraz, czyli WD-40 po prostu. Tutaj po prostu na ścierkę popsikałem, przetarłem i jak widać nie ma śladu. Jeszcze na żywo pokażę, jak to zrobimy. No tutaj mamy jeszcze niezaczęte, auto jak widać bardzo brudne. O, o coś takiego. O, taki po prostu odpowiednik WD-40. Czyli sobie psikamy, cyk. Trochę nanosimy tego i wystarczy. I trzemy. No i powiem, że ogólnie, że lekko schodzi, nie trzeba dużo sił użyć. No, coś takiego. Nic nie zostało. Tak, nie ma śladu. No, to tyle. Trzymajcie się i do następnego poradnika. Cześć.